Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie. Ostatnie zadanie z matury z matematyki z poziomu podstawowego z maja 2018 roku. Oczywiście zadań zamkniętych, tak? No bardzo proste zadanie, banalne, wręcz takie gimnazjalne, bo w gimnazjum już się poznaje prawdopodobieństwo i no zresztą sami zobaczycie. W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, czyli 15 jest przegrywających. A pozostałe kupony są wygrywające. 35 wygrywających. Zgadza się? No razem 50. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon, co jest dość ważne. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający. Czyli prawdopodobieństwo wygranej to jest wszystkie zdarzenia sprzyjające, czyli te, które się wygrywa, jest ich 35, przez wszystkie zdarzenia możliwe, czyli przez wszystkie 50. O, jest. No, koniec. Pytania w komentarzach, łapki w górę mile widziane i lecimy do zadań ciekawszych, czyli otwartych. Na razie.